Grupowanie wartości rytmicznych w taktach świeżnótowych. Grupowanie polega na tym, że krótkie wartości, takie jak ósemki i szesnastki, łączymy ze sobą w grupy po to, żeby zapis był przejrzysty i czytelny. Mamy tutaj szereg wartości rytmicznych, i teraz pogrupujemy je w takcie 3/4. Pamiętajmy, że o ile to możliwe, powinniśmy widzieć trzy miary taktu. Bierzemy zawsze tyle wartości, żeby dały nam w sumie ćwierćnutę. Dlatego, że w taktach ćwierćnutowych grupujemy do ćwierć nuty. Bierzemy więc dwie ósemki i zapisujemy je razem. I mamy już pierwszą miarę. Potem mamy ćwierćnutę, więc ją przepisujemy. Mamy już dwie miary taktu. Brakuje nam jeszcze jednej. Mamy teraz półnutę. W tym takcie ona już się nie zmieści. Maksymalnie możemy wziąć z niej ćwierćnutę, więc zapisujemy tutaj ćwierć nutę. Została nam jeszcze z tej półnuty jedna ćwierćnuta, piszemy ją już w następnym takcie. I teraz te dwie ćwierćnuty łączymy. To jest właśnie nasza półnuta. Teraz dalej. Mamy już tutaj pierwszą miarę. Dalej mamy ćwierćnutę, więc ją przepisujemy. I trzecia miara. Patrzymy, co mamy dalej. 16 plus 16 plus 8. To nam daje ćwierćnutę, więc przepisujemy to jako grupę. Dwie 16 i ósemka i dalej ćwierćnuta z kropką, więc ją przepisujemy to jest już 1,5 więc teraz myślimy ile nam brakuje do pełnych dwóch, czyli do półnuty, brakuje nam jednej ósemki tą ósemkę bierzemy z tej nuty. została nam jeszcze z tej nuty jedna ósemka i potem dalej patrzymy co mamy, też ósemkę, więc łączymy ją, łączymy te dwie ósemki natomiast tą z tą musimy połączyć, dlatego że to jest nasza ćwierćnuta. I ostatni takt. Dwie ósemki przepisujemy połączone razem. Pierwszą miarę, potem przepisujemy ćwierćnutę i na trzecią miarę przepisujemy pauzę ćwierćnutową. Tak więc wygląda grupowanie wartości rytmicznych. Czasami zdarza się tak, że jakąś dłuższą wartość tak jak było w tym miejscu półnutę, rozbiliśmy na y, dwie krótsze wartości. W tym wypadku równe, ale to nie jest konieczność i połączyliśmy potem łukiem.